Cześć, witajcie z tej strony Pirackie Klocki, a dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, czy warto kupić Pick a Brick. Nie będzie tutaj odpowiedź w stylu, że ja będę brał każdy element, będę wam mówił, ile ja mam go sztuk, ile on jest warty, ile porównajmy sobie z Bricklinkiem, bo nie mówię, pewnie by obstawiał na 98,9%, że pewnie lepiej by opłacalnie wyszło. Poza tym ciężko czasami jest, bo wiecie, ten sprzedawca nie ma aż tyle elementów, które nas interesują i które moglibyśmy tutaj dostać. Więc no mówię, na 90,89% jestem pewien, że to się raczej opłaca. A jeśli pokażę wam po prostu, że warto takie kupować kubki. Już otwieramy, więc jakbyście byli w Warszawie, to bardzo polecam. No i zobaczmy. Wyłóżmy sobie wszystko jak kawa na ława. Od razu mówię. Teraz te klocuszki się kupuje inaczej, bo kiedyś to mogliśmy osobiście brać, co nie? Po klocuszku, tak dosłownie mówiąc, albo po garstce. A teraz pan daje nam wybór, że albo pół szufli, albo szufle i taki mamy wybór. No i na przykład, nie wiem, no... Na przykład te z dobrym przykładem będą elementy. Te zaokrąglaki sobie kupiłem. I no i zobaczcie. Tutaj bym miał jedno ładne kółko. A tutaj już tak ładnego kółka nie mam, bo mi tego trzeciego jakby brakuje, wiecie o co chodzi. Więc no okej, okay. Ale ja rozumiem, tutaj się wszyscy starali to poupychać i tak pewnie to jakoś wykorzystam, bo według, no każdy klocek da się wykorzystać, taka jest prawda. No ale, no właśnie, no to mówię, takie są minusy, no ale na przykład, nie wiem, chyba nie bez różnicy ile mamy tych płytek, tak dosłownie, mówię taki przykład. Tych akurat płytek policzyłem, mam ponad, żeby taką, no... płytkę taką jedną bazową, żeby tak, no ponad połowicznie ją zapełnić, więc no sobie wyobraźcie ile ich mam. Te klocki jeszcze wziąłem sobie ten, dostaliśmy gratis jeszcze tam do ten, do torebki, bo mogliśmy sobie wybrać jeden rodzaj. Pan jeszcze bardzo dobrze podpowiadał, które tutaj wziąć i ten. Tutaj jeszcze normalnie miałem trochę więcej elementów, ale jeszcze sobie zrobiłem mini mocka za niedługo. Nie, tego mini mocka może nie pokażę. Planuję wam coś większego pokazać. No i wiecie, jeszcze mamy tutaj o takie elementy na przykład pleśniowe. Trochę żałuję, że je wziąłem, mogłem w sumie wziąć coś ciekawszego, ale musiałem coś takiego mniejszego wziąć, bo już mało miejsca miałem. Mam jeszcze w takim ciekawym kolorze te elementy. Jakoś mi się ten kolor spodobał. No ale właśnie mówmy, czy warto, czy warto. No, pomijam może akurat takie cegiełki, co nie, no bo możemy jeszcze je dostać na przykład, no, w klasiku jakimś. No ale zobaczcie na przykład takie te. Gładkie, no wiecie o co chodzi. Tutaj, no kafelki, jakie je nazywam, o kafelki. No zobaczcie, na przykład w takim kolorze, powiedzcie mi, w jakim zestawie mieliśmy je ostatnio. Już, myślę, że może ktoś nawet jakby powiedział, że o, w takim zestawie miałem, to i tak zauważcie, że ich było mało. Nie wiem, ile mogło ich być w jakimś zestawie. Góra, no ze 3, 2, no nie wiem. Jakby myślę, uważam, że jakby było w jakimś bardziej zestawie takie kolory napełnione były takimi tymi elementami, to bym pamiętał to chyba, tak uważam, ale no uważam, że to zobaczcie, no to jest ciężko dostać jakoś na przykład w takim kolorze. Takie turkusy, no też niewiele lepiej. No dobra, gdzieś jeszcze kojarzę, były chyba w jakimś kreatorze, no ale no mimo wszystko uważam, że jest je trudno dostać. Albo na przykład no takim kolorze pleśniowym, no, no i wiem, to jest sand green, ale no też jest ciężko takie kolory zdobyć. Albo no ten kolosek to kojarzę w tych cmentarzach Skidensa, no ale te wszystko ilość, albo takie okienka, no przecież świetnie będą wyglądać w przyszłości, jak ja jakoś je wyeksponuję. No i właśnie zobaczcie, albo na przykład takie elementy, one były w dosyć droższych zestawach, bo nie wiem, w autobusie z Hidden Side, w modularze, któryś tam pamiętam, że starszym były. No i właśnie też, zobaczcie, też nie są to jakieś tanie klocki, ani jakieś tak
powszechne. No i niby się wydaje, może któryś klocek gdzieś na jakimś Birklinku, Allegro kosztuje nie wiem ile tam groszy, no, no wiecie o co chodzi, nawet złotówkę. No ale zobaczcie, to według mnie i tak jest warto wszystko kupić, bo no akurat ja pokazuję wam klocki jakie ja kupiłem, ale wy mogliście kupić równie dobrze jakiekolwiek inne. No i uważam, że to naprawdę się opłaca, to już tam chyba one kosztują 80-99, coś takiego. Powinienem sprawdzić, wiem, ale jakoś zapomniałem. No ale no coś koło tego. No i naprawdę według mnie to jest dobra inwestycja. O, na przykład jeszcze takie możemy piramidy sobie zbudować z takich elementów. No naprawdę to jest według mnie podmocerów, no i ten. No bo na przykład ciężko jest, naprawdę ja bardzo lubię te płytki, no wszystko nimi tak tajlować. No i na przykład je bardzo ciężko jest dostać jakoś, nie wiem czemu. I przeważnie biorę albo na jakichś okazjach, często są na Allegro, ale to czasy mówię i to i tak drożej wychodzi. Albo jeszcze czasami właśnie też z Pick & Brick je biorę. Więc to tak naprawdę wszystkie moje podłogi, które widzieliście, to mam z tych dwóch źródeł. Więc no, wiecie, trzeba sobie radzić, ale no według mnie jak już jesteście w Warszawie, warto jest, no nie wiem, macie okazję i nie wiecie na przykład co kupić. No uważam, że takie chyba rzecz jest najpraktyczniejsza i najbardziej się opłaca. Mam nadzieję, że was zachęciłem, że to nie była taka głupia paplanina, bo ja naprawdę jestem przekonany, że naprawdę warto, jeżeli nawet wam coś nie zaciekawiło, bo i tak nie przyjedziecie do Warszawy czy coś, chociaż nigdy, pamiętajcie, nie mówcie nigdy, bo życie jest naprawdę nieprzewidywalne, to... Mam nadzieję, że chociaż wam się spodobało, jakie elementy zakupiłem. Może was będzie ciekawiło, jakiś to makiet wykorzystam, bo na pewno wykorzystam. No i ja dzisiaj to jeszcze się biorę za tutaj sprzątanie klockowe, więc no, chyba nie ma co przedłużać. Dzięki, że byliście i do zobaczenia. Cześć.